Na stadionie Przyrzecze odbył się szósty turniej piłki nożnej imienia Mieczysława Bieniusiewicza. Organizatorami imprezy była gmina Jawor, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze i Jaworskie Stowarzystwo Sportowe Piast. Dzisiaj rozgrywamy dwa turnieje. Pierwsza była kategoria 2012. Wystartowało w sumie 5 zespołów, około 60 zawodników. Były to zespoły tu lokalne, z naszego terenu, no z uwagi na panującą pandemię. Drugi turniej, mamy teraz rocznik 2013, jest 6 zespołów, każdy z każdym gra taki sam system, no tylko mniej czasu poświęcają na grę, w sumie 12 minut. Mamy dla każdego uczestnika przygotowany medal, mamy puchary za miejsca 1-3, są nagrody indywidualne dla najlepszego bramkarza, strzelca i zawodnika, a także jest nagroda rzeczowa dla pierwszego zespołu. W kategorii rocznika 2012 wygrała Kuźnia Jawor, MVP został Borys Szczepański z Kuźni Jawor, najlepszym bramkarzem został Damian Ginter, natomiast królem strzelców w tej kategorii Szymon Banaś z JTS Piast. W kategorii rocznika 2013 pierwsze miejsce wywalczyła Iskra Kochlice, MVP został Julian Dobrzyniecki z Iskry Kochlice, najlepszym bramkarzem okazał się Dominik Andruszczyszyn z Górnika Złotoryja, a królem strzelców został Oskar Kula z JTS Piast. Młodzi adepci piłki nożnej prezentują bardzo dobry poziom, są bardzo zaangażowani, waleczni. Chłopcy są uczciwi w grze, ale i bardzo zaangażowani, więc bardzo, bardzo przyjemnie sędziuje się te mecze. Obserwując poziom tej rywalizacji, myślę, że tato byłby dumny z tego narybku tutaj, który rośnie i miejmy nadzieję, że będą kontynuować tą karierę piłkarską. To dobrze, że tego typu rozgrywki odbywają się wśród różnych klubów. Zgadza się, jest taka możliwość sprawdzenia poziomu chłopców, sprawdzenia ich wyszkolenia, aktualnej formy, no i wymiany doświadczeń w zakresie właśnie szkolenia. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tak udanej imprezy.